Witajcie, przyjaciele. Słuchajcie, nazywam się Basia. Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam o najważniejszej informacji w waszym życiu i w moim życiu też. To jest o Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, ja usłyszałam tę informację 10 lat temu. Przyszli do mnie ludzie, tacy sami jak teraz ja jestem, i powiedzieli mi, że Jezus jest realny. Realny, żywy, że w ogóle go można spotkać. To była taka dziwna informacja, jak można spotkać Jezusa. Przecież Jezus jest w kościele, Jezus jest w obrazku, Jezus jest jakby z Maryją czy coś. Jezus jest tylko z księdzem, Jezus jest tylko gdzieś na ołtarzu. Nie, nie. Jezus jest realny, to jest realny, żywy Bóg. Słuchajcie, to nie ściema, to nie jakaś bajka. To nie jest historyczna postać. To nie jest postać zamknięta w kościele. Jezus jest realną osobą, żywą osobą, żywym Bogiem, żywą postacią. I kiedy mi powiedziano, że Jezus żyje, że On jest realny, ta informacja była dla mnie bardzo dziwna. Była dla mnie wręcz szokująca. Bo jak może Bóg być żywy i realny, skoro On jest w kościele, w obrazku, jak on może być żywy i realny. I ja wtedy poszłam do domu i ja padłam na kolano przed Bogiem i ja powiedziałam: Boże, ja Cię nie znam, ja Cię nie znam. Ja nie wiem, czy Ty jesteś w ołtarzu, czy Ty jesteś Mahomedem, czy Ty jesteś Buddą. I ja Ciebie chcę poznać, ja chcę Ciebie poznać takim, jakim Ty jesteś naprawdę. I jeżeli Ty istniejesz, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to przyjdź do mojego życia. Ja Ciebie chcę poznać. Daj mi się poznać, Boże, daj mi prawdę. I ja tak zawołałam do Boga. I przyszedł do mnie realnie Jezus Chrystus. Ja Go zobaczyłam oczami swojego serca. Zalała mnie dobroć Boża. Dobroć samego Boga. Zalała mnie miłość Boża. I to nie było jakieś kościelnictwo. To nie było nic związane z żadnymi rytuałami. Stanęłam twarz w twarz z żywym Bogiem. Zostałam uzdrowiona z depresji. Moje życie się zmieniło. Mój umysł się zmienił. Ja zrozumiałam, że to prawda. To jest prawda. To nie jest jakaś historia z jakiejś religii. To nie jest jakaś historyjka. To nie jest jakaś opowieść. To nie jest jakaś tradycja. Tradycja narodowa. Nie. Ja zrozumiałam, że to jest prawda. 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 I wiecie co? Kiedy się staje w prawdzie, twoje życie się zmienia. Ty rozumiesz, że to jest skarb. To jest skarb. To jest pokój w sercu z Bogiem. To jest poczucie bezpieczeństwa. Takie, jakiego nic w tym świecie nie może dać. Ani pieniądze, ani jakaś miłość, ani jakaś praca, ani kariera, ani dobre uczynki. Nic nie zabezpieczy twojego bezpieczeństwa tak jak spotkanie z Bogiem. I teraz przybliżyło się do was królestwo, teraz. Nie marnuj tej szansy. I już dzisiaj zawołaj do Boga i powiedz: Boże, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Jeżeli ta osoba mówi prawdę, to ja chcę tej prawdy. Ja chcę poznać tego Boga. To jest Bóg mocy. Bóg mocy. Bóg I am, ja jestem, Bóg, ja jestem, ja jestem. To jest Bóg, który jest, którego można spotkać, z którym można się porozumieć. Ale jedyną drogą do tego Boga jest Jezus Chrystus, bo ten kraj jest przepełniony religijną formułką. Ten kraj jest przepełniony informacją o twoich uczynkach i o grzechach. Grzechy są tak
takie lekkie lub ciężkie. To nie jest prawda. Jest tylko jeden grzech, grzech na śmierć. I ten grzech to jest niespotkanie się z Jezusem Chrystusem. Ten grzech to jest zamknięcie swojego serca na prawdę. Ten grzech to jest odrzucenie żywego Boga. Ten grzech to jest w ogóle głupota i nieprzyjęcie tego, co sam Bóg za ciebie wykonał. Sam Bóg siebie dał. Siebie dał tobie. Tobie dał siebie. Żebyś ty z Niego czerpał życie. Życie. Zdrowie. Pełnię życia. I to jest kompletna głupota. Przechodzenie obojętne. Obojętnie do tego. Bo lecisz do drugiego człowieka o pomoc. Lecisz do szpitala, do lekarza, do polityka. Ale to jest nic nie warte. Bo jest coś bardziej wartościowego. I to coś, to jest Jezus Chrystus. Bo ten Jezus to ci zapewnił wieczność. Zapewnił ci pokój w sercu. Zapewnił ci ochronę. Przed tym, gdzie dąży ten świat. A ten świat dąży na zagładę. Ten Jezus to największy skarb człowieka na ziemi. Więc już dzisiaj zawołaj do Niego. Zawołaj i powiedz: Jezus, Jezusie z Nazaretu, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Ogłaszam Cię swoim Panem i Królem. Amen.